Cześć, witam Was w kolejnej odsłonie kulinarnego wideoporadnika. Dzisiaj w mojej kuchni po raz kolejny zagoszczą śródziemnomorskie klimaty. Przygotuję krewetki w sosie własnym i sałatę, którą bardzo prosto zrobić. Dodałam do mieszanki sałat, dodałam trochę sera feta, suszonych pomidorów i oliwek. No i tak naprawdę zaczynamy od krewetek, które są zamrożone. Tutaj jest pół kilograma krewetek. Wystarczy zalać je wrzątkiem, zostawić na kilka minut. Później czynność powtórzyć i one będą już idealne do tego, żeby je zaprawić i w takiej kąpieli zostawić na około godzinę. Dopiero później będziemy te krewetki smażyli. Krewetki się rozmrażają, ja w tym czasie nastawię ziemniaki, więc za mniej więcej 20 minut powinny być gotowe. A ja tymczasem zajmę się zrobieniem cadzyków. Do sosu cadzyki wykorzystałam jedno opakowanie takiego większego greckiego jogurtu. Będzie nam potrzebny również zielony ogórek. No i oprócz tego kilka ząbków czosnku. Ogórka oczywiście obieramy. Ogórek obrany, teraz musimy go tylko zetrzeć. Myślę, że jeden ogórek spokojnie nam wystarczy, ale zanim dodacie go do jogurtu greckiego, musicie pozbawić go prawie całej wody. Więc na wszystkie możliwe sposoby spróbujcie te ogórki powyciskać. Dopiero ogórki w takiej bardziej suchej postaci będziemy mogli dodać do jogurtu, a jak widzicie, tej wody jest naprawdę całkiem sporo. Ogórki pozbawione nadmiaru wody. Teraz mogę dodać je do jogurtu greckiego, a za chwilę będę wyciskała czosnek. Jogurt grecki zmieszany ze startym ogórkiem i z dwoma ząbkami wyciśniętego czosnku. Spróbuję. Zdecydowanie trzeba dosolić. Przyda się również mieszanka przypraw. Krewetki rozmrożone, teraz trzeba je tylko odpowiednio zaprawić. Zaczynam od oliwy z oliwek. Teraz czas na pozostałe składniki. Mieszanka przypraw. Teraz sok z połowy limonki. Sok z takiej większej ćwiartki pomarańczy. Czosnek, myślę, że 3 ząbki będą ok. Na koniec odrobina sosu sojowego. No i teraz pozostaje nam już tylko wszystko dokładnie zamieszać. Trochę tego sosu jest na dnie i bardzo dobrze. Krewetki trochę w tym poleżą, przesiąkną czosnkiem, wszystkimi przyprawami, sokiem z limonki i z pomarańczy. Krewetki w zalewie gotowe, więc widzimy się za godzinę. Po tej godzinie krewetki wyśmienicie pachną. Teraz mogę je rzucić na patelnię. Myślę, że one maksymalnie będą smażyły się 7 minut. Masło klarowane jest rozgrzane. Możemy zaczynać smażenie. Krewetki dochodzą już na trochę mniejszym ogniu. Tymczasem ja przygotuję otwity talerz dla wygłodniałego operatora. Teraz nasza wisienka na torcie, czyli krewetki, które przepysznie pachną. Jestem przekonana, że będą wyśmienite. Tak teraz wygląda nasze danie. Do tak przygotowanych krewetek polecam białe, półwytrawne wino. A to, co przygotuję następnym razem, niech na razie pozostanie tajemnicą. Smacznego!